Tragiczna śmierć Kazimierza Dejny. Wiadomość o tragicznym wypadku otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Here's Kadoka. Away from Beanie. Dana. Oh, yes. Yes, it's like... W wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Kazimierz Dejna. Przez wiele lat był zawodnikiem warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W latach 70. był filarem naszej reprezentacji narodowej, która wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale strzelił obie bramki Węgrom. Dwa lata później grał w narodowej drużynie na Mistrzostwach Świata w RFN. W kraju piłkarzem roku wybrano go czterokrotnie. Był trzecim piłkarzem Starego Kontynentu. 102 razy grał w reprezentacji, strzelił 45 bramek. Jeszcze kilka tygodni temu wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji z lat 70. grał w Mistrzostwach Świata Weteranów. Wciąż zachwycał swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami i takim mistrzem pozostanie w pamięci Kazimierz Dejna. Data 1 września 1989. Godzina 1:25. Miejsce 15 wyjazd na Miramar Road, San Diego, Kalifornia. Samochody biorące udział w zdarzeniu. Ciężarówka Ford 600, wgnieciony zderzak. Dodge Colt, rocznik 74, zmiażdżony przód do tylnych siedzeń. Skutki kolizji, jedna ofiara śmiertelna. Identyfikacja na podstawie prawa jazdy. Kazimierz Dejna, lat 41. Zawartość kieszeni 50 centów. Uwagi. W miejscu wypadku znaleziono 22 piłki futbolowe. Kościół świętego Floriana w Warszawie. Pochowano go w dalekiej Kalifornii. Tam, gdzie zginął w trudnym do zrozumienia wypadku samochodowym. Gazety polonijne ze smutkiem zauważyły, że na pogrzeb kapitana narodowej drużyny nikt nie przyjechał z Warszawy. Ci, dla których był bliski, oddali mu hołd w warszawskiej świątyni. Przeważali ludzie związani z piłką nożną, z różnych pokoleń. O podziwiałych jeszcze młodych twarzach, jak ministranci Kosecki i Łatka. O człowieku najwięcej mówi to, co w życiu robił. W kościele świętego Floriana żegnano po prostu piłkarza i sportowca, który swój zawód doprowadził do niedościgłego mistrzostwa. Na boisku był wielki i milionom ludzi dostarczył niezapomnianych wzruszeń. Każda śmierć jest przedwczesna. Ta oznaczała również koniec legendy. Ale może nie do końca. Wspomnienia są silniejsze niż wyroki losu.